My ze swojej strony z premierem Putinem się pilujemy, aby nikt ciachów w trybie nie sypał. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Piotr Nisztor, Jarosław Olechowski i Monika Borkowska na naszym łączu satelitarno-internetowym w Skierniewicach. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór ze Skierniewic. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zachęcamy do tego, żebyście pisali na platformie X do nas pod hashtagiem Piachem w tryby oraz żebyście wzięli udział w naszej sondzie internetowej. Dzisiaj pytamy o to, dlaczego bodnarowcy Tuska nie chcą wpuścić legalnego prokuratora krajowego Barskiego do swojego gabinetu. Odpowiedź A. Bo boją się odpowiedzialności za torturowanie księdza Olszewskiego. Odpowiedź B. Bo Donald Tusk dostałby fuchi. Czy odpowiedź C. Żeby dalej móc rządzić pałą i uchwałą. Zachęcamy do odpowiedzi na pytania. Zobaczymy pod koniec tego programu, jakie będą wyniki tej sprawy. A mi brakuje jednej odpowiedzi jeszcze. Bo boi się rozliczenia swojego rządu. I to jest chyba najbardziej znakomita odpowiedź. A szanowni państwo, no, tak jak już zresztą zapowiadał przed przerwą Jarosław Olechowski, mamy naszego premiera na łączach i chcieliśmy go zapytać, co sądzi o swoim rządzie, rządzie koalicyjnym, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi. W kontekście pogłosek o zbliżającej się rekonstrukcji gabinetu. Właśnie, w kontekście tego, że już niedługo, a tak przynajmniej mówi się nieoficjalnie, że może to nastąpić 15 października, czyli w rocznicę wyborów do parlamentu. Może dojść do rekonstrukcji. Już wisi na włosku, chociaż włosek to jest trochę źle powiedziane, bo akurat on jest łysy, ale wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Ale właśnie, co Donald Tusk myśli o swoim Kropa rządzie? Proszę bardzo, no... Mamy tu jego szokującą odpowiedź. Gaduś z gadula, w której ręce złota kula. Ja stawiam na E. Odpowiedź E. Taśmę, prosimy taśmę numer E. Co Donald Tusk myśli o swoim rządzie? Korruption, Lüge und Populismus. Tego dosyć, się nie spodziewałem. Grubo. Szczerze, można powiedzieć. No, taka książka była. Bólu. Donald Tusk, szczerze. Dla tych z Państwa, którzy nie władają językiem naszych umiłowanych zachodnich sąsiadów, można tłumaczyć korupcja, kłamstwa i populizm. No właśnie, a co na to Monika? Zaskoczyła cię ta wypowiedź premiera Donalda Tuska na temat swojego rządu? To wielka chwila, uważam, polskiego dziennikarstwa i naszej stacji. Wreszcie jest u nas i on. Wreszcie dał się zaprosić swoim ministrom zabrania, nawet radnym zabrania. A tu proszę, niespodzianka. I tak ja szczerze od razu. Z grubej rury. Zaczął z grubej rury. Z sercem na dłoni, z sercem na talerzu do naszych widzów. Po prostu szok. Jeszcze z takim uśmiechem, aż to jest zaskakujące w ogóle. Ale słuchajcie, jak się udało ten wywiad umówić? Chyba zarejestrowaliśmy redakcję w Niemczech. Może w Berlinie stację i dzięki temu udało się kanałami dyplomatycznymi. A ty chcesz od razu zdradzać te sekrety? Przecież to jeszcze nie jest koniec tego wywiadu, szanowni państwo. No oczywiście zapraszamy do zadawania pytań premierowi Donaldowi Tuskowi. Prosimy o pisanie na platformie X z hashtagiem Piachem w tryby. My będziemy te najlepsze pytania zadawać, najlepsze i najtrudniejsze, szefowi naszego rządu, który był już przecież nazwany Słońcem Peru, teraz jest najjaśniejszą gwiazdą walczącą z demokracją, przepraszam, to się nazywa demokracją walczącą, jest, więc czekamy na te państwa pytania. A w ramach walki zobaczmy, jak pięknie walczył dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Balski o możliwość wejścia do swojego gabinetu. No, no i czym to się zakończyło? Proszę bardzo. Prokurator poszedł na biuro przepustek. Bo nie ma, nie, tutaj nie można, jest przepustka i tam jest główne wejście i tamtędy przechodzimy. Panie prokuratorze. Ale to jest rzecznik, jest prokurator, ja nie mogę tutaj... Ale co pani wydał takie polecenie, jeśli mogę... Prokurator krajowy. Ale nie, to wasze pan jest. Ja rozumiem, ale mam swojego... Puścić prokuratora! Puścić prokuratora! Puścić prokuratora! Puścić prokuratora! No i
Nie wszedł. Nie wpuszczono. Nie wpuszczono. Nie wpuszczono, nie wszedł, ale no słuchajcie, no przecież to jest coś, co gdyby jeszcze parę miesięcy temu, może nie wiem, ponad pół roku temu, ktoś by powiedział, że jednak ten Donald Tusk będzie takie rzeczy robił, to ja bym jednak mimo wszystko nie do końca uwierzył, chociaż to, co zrobił przed świętami Bożego Narodzenia w zeszłym roku, czyli te brutalne wejście do mediów publicznych, do Telewizji Polskiej, do Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia, to był zwiastun. Ale ten zwiastun dzisiaj to już jest taki horror serial właśnie z gatunku horrorów, ale to jest horror dla naszego państwa, znaczy dla nas, dla naszego państwa, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych organów, instytucji, bo przecież to wszystko jest śledzone przez inne kraje, przez służby innych krajów i one tylko mogą się cieszyć, że Polska, która była silna, dzisiaj się zwija. Wszyscy się cieszą, jak to oglądają. No. Nawet ta pani ze Straży Więziennej taka była uśmiechnięta, uchichrana, że tu żeby jeden prokurator krajowy, drugi prokurator krajowy. Chociaż no, ewidentnie po tej decyzji Sądu Najwyższego, no, pan Korneluk to jest osoba podająca się za prokuratora krajowego. Rzekomo. Rzekomo. Rzekomy prokurator. Neo. No właśnie, ale tutaj możemy wymyślać kolejne nazwy na to wszystko i to jest śmieszne, ale... Poczekaj, ja bym chciał, ale... mamy na łączach pana premiera Donalda Tuska, ja chciałem zapytać, panie premierze, jak pan, co pan sądzi, jak pan ocenia akcję funkcjonariuszy służby więziennej, którzy pana Korneluka, nie, przepraszam bardzo, Korneluka wpuścili, Barskiego nie wpuścili do budynku. Co pan może powiedzieć tym dzielnym funkcjonariuszom, którzy stawili tamę i nie wpuścili pana prokuratora Barskiego? Myślę, że może taśma E, nie, przepraszam, nie E, żebym nie pomylił, taśma B będzie tutaj dobrą odpowiedzią. Danke. Jasno, konkretnie, pan tak premier, z uśmiechem. Pan premier widać, że zadowolony. Monika, humorze. Jak ty oceniasz tę brawurową operację? W dobrym humorze jest pan premier, to może trochę dziwić. Natomiast ja pamiętam, jak w piątek jeszcze rozmawiałam z panem prokuratorem, pytając, czy zamierza pojawić się w pracy w obliczu tego wyroku. I on mówi, no ale jak ja miałbym to zrobić? No siłą mam tam wejść. No i przemyślał sobie chyba. Przyszedł legalnie, kulturalnie, spokojnie. Ale taki był przygotowany, ja miałem wrażenie, bo w takim skafandrze żółwia tam próbował się. Na wszelki wypadek zaczęto go pałować tam. Tak, chyba na plecach miał taki specjalny ochraniacz, jakby ktoś spało podbiegł, to prokurator i na ramionach taki miał też grube takie osłony. Kask widziałem, w ręku trzymał, także był gotowy do szturmu. Czy, no, nie wiadomo, czy w kieszeni kastetu jakiegoś nie było, na wypadek. Nie wiem czemu tam... w ostatniej chwili zrezygnował. Tak, mamy pytanie. Mamy pytanie. Jarek, to jest... Panie Tusku, ja bym tak powiedział... Teściowa pomaga panu w rządzeniu. A takie grube. No to, panie premierze, proszę bardzo. Nie podpowiadamy. Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen. Ale która z tych pań jest teściowa? A i to jest zagadka. A, to jest pytanie do naszych widzów. Ale to jest bardzo trudna zagadka, ale myślę, że może Monika zna rozwiązanie tej zagadki. Która bardziej wizualnie, nie? Teraz sobie każdy po prostu wizualizuje. Ja mam natomiast inne pytanie. Jakbym miała tak zadać pana premiera Donalda Tuska, też odpowiadając właśnie tym, to bym się zapytała, panie premierze, któremu politykowi albo polityczce najbardziej podobają się pana rządy silnej ręki? Kto pana najbardziej kocha taką miłością czułą, najmocniejszą i braterską? I wtedy dadę. O właśnie, no właśnie, to czekamy na odpowiedź, panie premierze. Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen. Ten akcent. Jarek, ty doceniasz ten akcent. Chciałem mu to odpowiedzieć. Danke für alles. Dla pana premiera. No wspaniały człowiek, fenomenalny. Naprawdę widać, że z sercem na dłoni. Tym pustym sercem, które nosi w klapie, dzisiaj na dłoni. Ale z jakim uśmiechem w ogóle udziela wywiadu Republice. No słuchajcie, ja się tego nie spodziewałem. Nie wiem jak wy. Bo po prostu mówię, trzeba było od razu na Niemca. Metodę na Niemca. Jest metoda na wnuczka, a my metodą na Niemca... Można powiedzieć, że w pewnym sensie wyłudziliśmy ten wywiad, ale ważne, że nasi widzowie mają szansę poznać premiera stanowisko w trudnych sprawach.
różnych sprawach i też od takiej strony, no, której na co dzień za bardzo być może nie ma szans. Monika, przerwałem ci, przepraszam. Nie, no spoko, jakbym miała tak jeszcze pytać. Ja nie wiem, czy mamy tą wypowiedź taką ostatnio popularną o Bobrze przygotowaną. Mamy, czy nie? A, to poczekaj. Poza... zapytać pana premiera, to może ci odpowie tym, tym bomotem. Tak, gadam trochę, bo tak sobie wyobrażam, panie premierze, jakbym miała tak sobie zwizualizować, że siedzi pan z Adamem Bodnarem a propos tego łamania prawa i konstytucji. I ten Bodnar tak pana pyta, Donald... No i co my zrobimy? No co my zrobimy, jak mnie zamkną? Co ja mam zrobić, jak mnie zamkną? I wtedy Donald odpowiada. Będzie dobrze, panie Bobrze. No i jak ktoś optymistycznie, optymistycznie, sympatycznie, z uśmiechem, z takim drobinką dowcipu niemieckiego, więc jest dobrze. To akurat po polsku. Także Dankę. Ale tak było czuć trochę. No dobrze, ale wracając jeszcze do tej, bo zaczęliśmy, odpłynęliśmy trochę od tematu, a mówiliśmy o tej brawurowej akcji obrony prokuratury krajowej przed prokuratorem krajowym. Operacja służby więziennej. Zobaczcie państwo, bo to się nie skończyło tylko na tym pierwszym szturmie. Potem ewentualnie funkcjonariusze ewidentnie spodziewali się, że jeszcze będzie jakaś dogrywka, jakaś próba przemycenia pana prokuratora Barskiego na teren prokuratury. I proszę zobaczyć, co się działo przed wjazdem do budynku. Bodnarowcy przedsięwzięli wszelkie możliwe sposoby zablokowania wejścia prokuratora Barskiego do budynku. Służby sprawdzały nawet bagażniki wjeżdżających samochodów. No dobra, ja rozumiem, że prokurator Barski jeszcze by się zmieścił, ale prokurator Ostrowski już chyba trochę mniej. A pamiętacie, ale... pamiętacie państwo, i czy nie wiem, czy państwo pamiętają, ale wy panowie na pewno pamiętacie, jak była siłowo przejęta telewizja, to tam też był taki kazus sprawdzania bagażników. Oni wtedy, w tych dniach, kiedy przejęli telewizję, też się bali, że im ktoś ukradkiem dostanie się na teren Woronicza i też trzepali właśnie w ten bagażniku? Sam sposób. Samochody, trzeba mieć tak. W głowie, żeby wozić ludzi w bagażnikach, bo to ewidentnie to jakiś taki skojarzenie. Przypadek, to jest po prostu jakaś fobia i widać ewidentnie, że polecenia idą nawet w tym temacie od góry. Ale słuchajcie, pamiętacie skąd to się wzięło? Jak kilka lat temu była historia z tym, że rzekomo Leszek Czarnecki jest ścigany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I ja pamiętam wtedy artykuł w Pulsie Biznesu, taka operacja szpiegowska, wywiadowcza, jak to Jolanta Pieńkowska, jego żona właśnie wsadza go do bagażnika i w tym bagażniku wywozi na lotnisko i na tym lotnisku z tego bagażnika pan Leszek Czarnecki wychodzi, wsiada do samolotu i wylatuje. Miała być wielka operacja wywiadowcza uniknięcia zatrzymania przez ABW. Ja jeszcze pamiętam kiedyś chyba na teren Sejmu wwieziono pana Szczurka w bagażniku. Nie wiem, czy czasem nie pan poseł Petru. No, pytanie kogo? Ja to bym chciał wiedzieć, kogo wwożono w bagażnikach do rosyjskiej ambasady. A ja pamiętam kiedyś kto wsiadał, czy próbował wsiąść przez bagażnik do limuzyny. Byli tacy, ale słuchajcie, mamy pytanie znowu do premiera Donalda Tuska. Właśnie, tym razem panie Tusku. Ja to bym jednak wolał panie Słońce Peru, Donaldzie Tusku. To tak może byłoby ładniej. Gdzie są skradzione pieniądze z Amber Gold i z otwartego funduszu emerytalnego? No, trudne pytanie. Trudne pytanie. Właśnie obiecaliśmy państwu, że będą trudne pytania do szefa rządu. Szef rządu jest przygotowany już? Chyba tak. Prosimy o odpowiedź. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. No taka... Ja bym powiedziała inaczej. Panowie, bo jako że Donald Tusk lubi chyba zrzucać jednak odpowiedzialność na innych, to widać też po ministerstwach, to wybrałabym odpowiedź D. Czyli... Dajcie odpowiedź D. No to spróbujmy jeszcze raz zapytać premiera Donalda Tuska o to, gdzie są pieniądze z Amber Gold i z funduszy emerytalnych, czyli z tych otwartych funduszy emerytalnych. Liebe Freunde. Kochani przyjaciele. Znowu jakaś taka wymijająca w ogóle ostra odpowiedź. No. O przyjaciół, jednym słowem. Zrzucił? No zrzucił na przyjaciół. No cwaniak, no jak to prach, panie premierze? No po co? A przyjaciół Republiki może. No albo na jakichś innych przyjaciół, nie wiadomo jakich. A może na przyjaciół z rządu, tych z koalicji, na przykład na Lewicę, albo na Szymona Hołownię. Ale wracając do przyjaciół politycznych, to jest pewien problem z przyjaciółmi pana premiera, bo
Z jednej strony koalicja 13 grudnia kwestionuje status sędziów, mówi, że część sędziów im się w ogóle nie podoba, bo awansowali w złych latach, w złym okresie. Natomiast, jak się okazuje, te same osoby później, kiedy mają sprawy sądowe, te rozstrzygnięcia sądowe są dla nich korzystne, to jakoś zapominają o tym, że są jacyś neosędziowie w Polsce, neoprokuratorzy, że to jest jakiś dualizm prawny. Jak jest wyrok dobry, to nie ma problemu. I proszę zobaczyć, kto takie, tak się prezentuje taki pogląd. W sierpniu 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczyła się sprawa rozwodowa europosłanki Koalicji Obywatelskiej Gasiuk-Pichowicz, którą rozstrzygał sędzia Artur Grajewski, dowiedziała się Republika. Ówczesna posłanka znała go doskonale z posiedzeń Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, podważając jego status. Podczas posiedzenia sądu nie złożyła jednak wniosku o wyłączenie go z orzekania w jej prywatnej sprawie cywilnej. Inną sprawę rozwodową posła Koalicji Obywatelskiej Napieralskiego w tym samym sądzie rozstrzygała sędzia Agnieszka Kutyna, a było to w styczniu 2024 roku. To również sędzia nominowana po 2017 roku. Nie inaczej było w trwającej jeszcze sprawie jednego z najgłośniej krytykujących zmiany w sądownictwie, czyli sędziego Waldemara Żurka. Jego prywatną, wygraną w pierwszej instancji sprawę, która dotyczyła pozwu przeciwko jednemu z banków w sprawie kredytu, ważyła sędzia Aleksandra Orzechowska, również tak zwana neosędzia. Sędzia Żurek nie protestował. Proszę bardzo. To co, ważne te rozwody są, czy nieważne? Bo ja już nie rozumiem. No jeżeli jest tak, że w przypadku Sądu Najwyższego, który orzekał w sprawie pana Korneluka i Barskiego, uznano, że nie był to wyrok sądu, tylko taka prywatna opinia panów, którzy się spotkali akurat w sądzie, no to chyba ten rozwód też należałoby podobnie ocenić. No a co się stanie, jeśli po tym rozwodzie nastąpił kolejny ślub? A jeżeli na przykład mąż uznał, że jednak on by z panią Gasiuk, chociaż może tu trochę przesadziłem, że chciałby jeszcze chwilę pożyć, ale gdyby tak na przykład stwierdził, to co wtedy? Ale ty sobie wyobrażasz, że on teraz po tym, co się dzieje, to on przecież spać nie może, że dalej jest. A właśnie, może w tą stronę. No ale on spać nie może, że dalej jest jej mężem. No nie wiem, Moniko, jak to jest? Myślisz, że jest to możliwe, że ten biedny mężczyzna teraz przeżywa katusze i spać nie może, pracować nie może. No stres go taki po prostu wziął, że jeszcze może jest faktycznie mężem pani posłanki, że jeszcze może, ale nie może, bo ciągle jest mężem. Bo właśnie się zestresował. No właśnie. To Monika? Ja uważam, że to jest ewidentne. Oho. No, zaczynają się. Żadnego rozwodu. Tradycyjne problemy z łączeniem w momencie. Dziwnym trafem, akurat kiedy ważne sprawy się. Już? Jestem, tak? Jestem. Brawo. Gratulujemy postawy. Udało mi się. Jestem. Dobrze, udało mi się. Proszę Państwa, uważam, że tutaj jest w ogóle to ewidentne. Żadnego rozwodu nie było, także przykro mi bardzo pani poseł. A w ogóle jeżeli mówimy o pani poseł Gasiuk-Pichowicz i o tej interpretacji przepisów przez nią i w ogóle przez tę ekipę, bo wiemy jak to jest z wyrokami, że jak nam się wyrok nie podoba, to tym gorzej dla wyroku, to pani poseł tutaj jest w ogóle absolutnie prym wiodącą w tej całej narracji osobą, bo ja tylko przypomnę, jak to było z KRS-em. Też mieliśmy neo-KRS, też mieliśmy tam osoby źle powołane do tego KRS-u. A jak przyszło co do czego i trzeba było stołki w KRS-ie obsadzać, to pani poseł Gasiuk-Pichowicz jako stołki pierwsza... Stołki to jeszcze małe miki, ale jak trzeba było pieniążki brać tam za posiedzenia, to już nie właśnie było nielegalne. Ile tam było chyba ze 20 tysięcy, jak dobrze pamiętam. A mnie interesuje, czy... Pekunia non olet. A mnie interesuje, czy pani poseł Gasiuk-Pichowicz zapytała się Donalda Tuska: panie Donaldzie, albo po prostu Donald, po co to wszystko? Po co to zamieszanie? I to pytanie kieruję wprost do szefa rządu, naszej świecącej gwiazdy walczącej demokracji. Odpowiedź A myślę, że jest tu kluczowa. Für Deutschland. I to jest tłumaczenie w razie wątpliwości, który rozstrzygnął problem. Spór.
spór i problem egzystencjonalny. Dlaczego? Ciekawe, po co i dlaczego? Ciekawe, czy tak również odpowiedź będzie brzmiała, jeśli pytanie zada Grzegorz Napieralski, jeśli pytanie zada Waldemar Żurek, a może jeszcze wiele innych osób, bo przecież my nie wiemy, ile jeszcze osób, które oficjalnie podważają status sędziego, tych, którzy zostali powołani po 2017 roku, miało sprawy w sądach i nie zgłaszało wątpliwości czy wniosków o wyłączenie tych sędziów ze swoich spraw, więc tu może się okazać, że tych niespodzianek będzie dużo, dużo więcej. A patrząc na to już tak trochę śmieszno, to jest po prostu jakiś Monteverest hipokryzji tych polityków, bo trudno to jakoś inaczej nazwać. Przecież no, naprawdę, szanowni państwo, ci, którzy uwierzyli w narrację o neosędziach, no, zostali tak nabici w butelkę, że już o tej porze, chociaż jest już po 22, nie chcę używać słów, które są tak powszechnie uważane za obelżywe, no ale to są jaja po prostu. Ale a propos jaj, można, bo tu rozmawiamy o rozwodach i o takich no, dramatach małżeńskich, ale okazuje się, że Polska, proszę państwa, to jest kraj po prostu dla małżeństw, wszystko jest. Pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba się schylić. Młode małżeństwa, nie ma w ogóle najmniejszego problemu. No oczywiście. Jest drobny druczek. Drobny druczek. No trzeba być politykiem zaprzyjaźnionym z Donaldem Tuskiem. Jeżeli się spotka polityk z polityczką, to wtedy z tego może wyniknąć jakaś mała gratyfikacja finansowa dla takiego młodego małżeństwa. I proszę zobaczyć, o co dokładnie chodzi. Kinga Gajewska pobiera z Kancelarii Sejmu 4000 zł za wynajem mieszkania w Warszawie. 3750 zł na ten cel otrzymuje również Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, a prywatnie mąż posłanki. Łącznie to kwota 7750 zł miesięcznie. Kinga Gajewska przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku zadeklarowała, że mieszka w Błoniu, z którego podróż pociągiem do Sejmu według map Google zajmuje godzinę. W czwartek poprosiłem posłankę o komentarz w tej sprawie, ale do tej pory żadnego nie otrzymałem. Ha, a my mamy szansę. Mamy szansę zadać pytanie Donaldowi Tuskowi, co sądzi o tej sytuacji. Proszę, panie premierze, o odpowiedź. Korupcja, lüge und populismus. No ja nie wiem, czym to się skończy. Chyba ta rekonstrukcja jednak będzie dogłębna. No, ona może być naprawdę bardzo, bardzo dramatyczna dla niektórych członków rządu. No dobrze, to co? Zobaczmy wyniki naszej sondy internetowej. Jak wyglądają odpowiedzi internautów, którzy głosowali na platformie YouTube. Dlaczego nie chcieli wpuścić tego biednego Barskiego do swojego gabinetu? No i odpowiedzi, żeby dalej móc rządzić pałą i uchwałą. Takie kwiatki. No, co zrobić? A może na pożegnanie by coś premier nasz kochany gwiazda. Podsumował. Panie premierze, jak pan podsumuje nasze dzisiejsze spotkanie? Danke für alles. Danke. Danke. Viele danke. Auf Wiedersehen. Piotr Nisztor, Jarosław Olechowski i Monika Borkowska. Żegnamy się z państwem. Ja muszę przestać z tym niemieckim, bo już dzieci na mnie krzyczą, biegną za ulicą, krzyczą, ty niemiecki. I nie będę kończył, bo już jest dosyć jeszcze dobranoc. Jest tak późno, żeby takich słów używać. Dobranoc. Bardzo państwu dziękujemy za chwilę. Dobranoc. Do zobaczenia. Program. Redaktor Jacek Sobala. Do zobaczenia. Prosimy państwa nieustająco o wsparcie Telewizji Republika. Jeżeli podoba wam się nasza praca, chcecie, żeby w Polsce była silna, niezależna telewizja, która patrzy na ręce władzy, nie boi się żartować z naszego, kiedyś był nazywany opposition Führer, a teraz chyba można po prostu powiedzieć Führer, czyli wodza narodu, to wspierajcie nas. Na dole na belce jest numer konta, na który możecie państwo przekazać nam wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy produkować takie programy jak ten i wiele, wiele innych. Jesteśmy dla was, pracujemy tylko dla was. Jesteście i razem tworzymy największą telewizję informacyjną w Polsce. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo za to spotkanie.
My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt ciachów w trybie nie szypał.